Dzień dobry, Małgorzata Maciejuk. Witam Państwa i zapraszam na Obserwator. Centralne Biuro Śledcze Policji i Słupska Prokuratura rozbili gang trudniący się sutenerstwem i handlem narkotykami. Zatrzymano 8 osób, wśród nich są kobiety, które sprawowały w grupie ważne funkcje. Zatrzymani to głównie mieszkańcy Słupska w wieku od 20 paru do 40 paru lat. Na czele tej grupy stał Dominik K., a w jego zastępstwie jego partnerka Ewelina S., członką grupy przestępczej. Postawiono szereg zarzutów związanych z obrotem narkotykami, czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji, dokonywaniem wymuszeń rozbójniczych oraz w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnienie tych przestępstw. Śledczy nad sprawą pracowali od kilku miesięcy. Udało im się ustalić, że członkowie grupy przestępczej odpowiedzialni są za organizację na terenie Słupska prostytucji zwerbowanych do tego kobiet, tzw. domówek, z czego osiągnięto korzyść majątkową w kwocie co najmniej 163 tysięcy złotych oraz za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków, marihuany, amfetaminy oraz kokainy o łącznej wadze co najmniej 3 kg. Część członków grupy zaangażowana była w głośną sprawę bójki z użyciem maczet i noży, do której doszło w kwietniu 2020 roku w Słupsku przy ulicy Sportowej. Ponadto członkowie gangu usłyszeli zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz wymuszeń rozbójniczych, do których doszło w styczniu i lutym 2020 roku w Słupsku na szkodę 4 pokrzywdzonych. Sąd postanowił aresztować 6 z 8 zatrzymanych osób. Wobec 2 mężczyzn zastosował dozór policyjny, zakaz opuszczenia kraju oraz poręczenie majątkowe. Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. 12-letni Lucjan, chory na mukowiscydozę, będzie miał własne urządzenie do oczyszczania płuc. W ciągu kilku dni udało się zebrać całą kwotę potrzebną na zakup sprzętu. Pieniądze wpłacano m.in. podczas niedzielnego treningu z mistrzem. Mimo padającego deszczu 80 osób pojawiło się w niedzielne południe w Słupskim Lasku Północnym na charytatywnej rundzie z mistrzem. Wpisowe przeznaczone było na pomoc Lucjanowi, który by normalnie żyć i się rozwijać, musi mieć urządzenie oczyszczające jego płuca. To pierwsza edycja akcji zorganizowanej przez Marcina Plutę. Trening poprowadził Tomasz Czubak, mistrz świata w sztafecie 4x400 metrów z 1999 roku. Lucjan jest dzisiaj najważniejszą osobą tego dnia, a tutaj wszyscy ci ludzie się zebrali, żeby jemu pomóc. Warunki atmosferyczne nie są zbytnio pomagające, żeby tutaj się bawić, ale dla nas to nie przeszkadza i będziemy pomagać Lucjanowi. Uczestnicy mieli do pokonania jeden z 4 dystansów, od 2,5 do 10 km. Na wszystkich na mecie czekały pamiątkowe medale. Zainteresowanie biegiem i pomocą Lucjanowi zaskoczyło bliskich chłopca. Zaczęło się właściwie od udostępnienia naszej zbiórki na profilu facebookowym szkoły w Siemienicach, gdzie uczęszcza syn. I tak naprawdę Facebook zrobił taką moc, że pojawili się ludzie, których w ogóle nie znamy, nie wiadomo skąd, zaczęli dzwonić, pomagać i no mówię, ja jestem naprawdę, my w ogóle jesteśmy wzruszeni, pełni podziwu i wdzięczni wszystkim, bo tak naprawdę trzeba byłoby dziękować każdemu z osobna. Podczas biegu zebrano 4600 zł z licytacji, które na swoim profilu na Facebooku zorganizował Marcin Pluta, uzbierano kolejne niemal 6000 zł. Na 2 zbiórki, które w internecie prowadzą Marcin Pluta i rodzice Lucjana, wpłacono już ponad 15 tysięcy złotych, a to oznacza, że chłopiec będzie miał specjalistyczny sprzęt niezbędny do oczyszczania jego płuc i dróg oddechowych. Do słupskiego szpitala w poniedziałek przetransportowano śmigłowcami rannych, którzy ucierpieli w wyniku kolizji 2 okrętów na morzu na wysokości Łeby. To na szczęście tylko część ćwiczeń Renegade Sarex. Zgodnie ze scenariuszem zdarzeń na Bałtyku w okolicach wejścia do portu w Łebie doszło do kolizji 2 okrętów marynarki wojennej. Konieczna była ewakuacja około 200 rannych z płonących i tonących jednostek. Służby wojskowe przetransportowały ich do 3 szpitali na terenie województwa. Do Słupska 2 śmigłowcami przyleciało 10 poszkodowanych. Wszyscy trafili najpierw na SOR, gdzie została im udzielona pomoc medyczna, a później na szpitalne oddziały. Ćwiczenia, jakie odbyły się w słupskim szpitalu, były częścią dużych ćwiczeń pod nazwą Renegade Sarex 21, które w tym tygodniu trwają m.in. na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Dzisiejszy epizod będzie poświęcony zagadnieniom związanym z ratownictwem morskim. Nastąpi aplikacyjna kolizja 2 okrętów, wskutek czego zostaną poszkodowani pasażerowie. Tychże okrętów uruchomiona zostanie
akcja ratownicza z wykorzystaniem sił środków Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, jak również środków ratowniczych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Straży Granicznej i pozostałych służb uczestniczących w akcjach ratowniczych, między innymi Policji, Straży Pożarnej, jak również systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, ze szczególnym tutaj uwzględnieniem 7 szpitala, gdzie będą transportowane osoby poszkodowane w tym epizodzie. Tegoroczne ćwiczenia prowadzone są z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na lądzie i na morzu. Obok epizodu z kolizją okrętów, wojskowi sprawdzą też swoje umiejętności podczas pozorowanego uprowadzenia samolotu przez terrorystów. Będą też prowadzić akcję poszukiwawczo-ratowniczą po zdarzeniach lotniczych. Po co i jak często prowadzone są ćwiczenia w Słupskim Szpitalu w magazynie Okiem Obserwatora, mówił będzie prezes Andrzej Sapiński. Na tę rozmowę zapraszam tuż po serwisie. A przed nami kolejne informacje we fleszu Obserwatora. Zapraszam. W Słupskim Szpitalu może powstać samodzielna jednostka transplantologiczna. Odpowiednia kadra już jest, bo dwoje lekarzy z oddziału hematologii i transplantacji szpiku właśnie zdało specjalistyczne egzaminy. Magdalena Muzalewska-Wolska i Szymon Kukulski od kilku lat pracują jako hematolodzy na oddziale hematologii i transplantacji szpiku Słupskiego Szpitala. Wcześniej opiekowali się pacjentami kwalifikowanymi do autoprzeszczepów szpiku, pracując pod okiem ordynatora doktora Wojciecha Homendy. Teraz są już samodzielnymi specjalistami i wszelkie procedury mogą wykonywać sami. Na oddziale jest więc już troje specjalistów. Dodatkowo konsultantem jest profesor Andrzej Helman z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Oddział spełnia zatem wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące liczby transplantologów i może tworzyć samodzielną jednostkę transplantologiczną. A to oznacza, że będzie mógł się starać o rozszerzenie procedur transplantologicznych o allotransplantację szpiku. Być może więc wkrótce w Słupsku będą mogły odbywać się już nie tylko autoprzeszczepy szpiku u chorych, ale też przeszczepy szpiku od obcych dawców. W Słupskim Szpitalu autotransplantacje szpiku rozpoczęły się w ubiegłym roku. Wtedy wykonano je u 40 pacjentów. W tym roku zespół wykonał 8 takich przeszczepów. Nowy chodnik powstaje na odcinku 300 metrów od pętli autobusowej przy szpitalu do przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy drodze do szkoły podstawowej numer 5. W ramach inwestycji powstanie także przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ulicę Kubalczyków na wysokości wejścia do Parku Wschodniego. W ramach programu chodnikowego w tym roku po raz pierwszy wyremontowane zostaną także chodniki przy ulicach znajdujących się poza centrum miasta, czyli poza obszarem rewitalizowanym. W ciągu kilku tygodni rozpocznie się remont chodnika przy ulicy Chodkiewicza na Zatorzu. Tam prace potrwają do lipca, natomiast w połowie roku Zarząd Infrastruktury Miejskiej ogłosi przetargi na dwie kolejne chodnikowe inwestycje przy ulicy Przemysłowej i Witkacego. One mają być gotowe najpóźniej w grudniu. Największa w tym roku chodnikowa inwestycja planowana jest jednak przy ulicy Mickiewicza na odcinku między ulicami Wojska Polskiego i Tuwima. Tam przebudowany zostanie nie tylko ciąg pieszy, ale również dwa parkingi. Dodatkowo pojawi się nowe oświetlenie. Na wszystkie chodnikowe prace miasto przeznaczyło w tegorocznym budżecie 2 800 000 zł. Dopiero piąty mecz rozstrzygnie o tym, czy grupa Sierleccy Czarni Słupsk awansują do koszykarskiej ekstraklasy. Po czterech meczach finałowych z Górnikiem Wałbrzych jest remis 2-2. Sobotni mecz Czarni przegrali różnicą 3 punktów, w niedzielę wygrali przewagą 24 punktów. Tym razem mecze rozgrywano w Wałbrzychu. Pierwsza połowa sobotniego starcia była bardzo wyrównana, bo drużyny schodziły na przerwę przy stanie 39-38 dla gospodarzy. W trzeciej kwarcie zawodnicy Górnika objęli kilkupunktowe prowadzenie, którego nie oddali mimo walki Czarnych w ostatnich minutach meczu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy 77-74. Aby marzyć o dalszej grze, Czarni musieli wygrać niedzielne starcie. Zaczęli znakomicie, prowadząc 8-0, a pierwszą kwartę wygrywając 26-13. Podopieczni Mantasa Cesnowskisa wciąż powiększali przewagę i do przerwy prowadzili już 47-27. Kolejne dwie kwarty były już bardziej wyrównane. Ostatecznie Górnik uległ Czarnym 52-76. Stan finałowej rywalizacji do trzech zwycięstw jest więc remisowy i wynosi 2-2.
O tym, która drużyna wygra pierwszą ligę i awansuje do koszykarskiej ekstraklasy, zdecyduje więc piąty mecz, który rozegrany zostanie w najbliższą sobotę w słupskiej hali Gryfia. Ruszył nabór wniosków do tegorocznego budżetu obywatelskiego w Ustce. Do 14 czerwca bieżącego roku wszyscy mieszkańcy miasta będą mogli składać projekty zadań. Do rozdysponowania jest 500 000 zł, z czego 400 000 zł na zadania inwestycyjne i 100 000 zł na zadania społeczne. Usteccy samorządowcy zachęcają mieszkańców do urzeczywistnienia własnych pomysłów. Mieszkańcy często dzielą się pomysłami na nowe, ciekawe rozwiązania. Teraz jest czas na ich realizację i zainteresowanie nimi innych Ustczan. Samorząd organizuje różnego rodzaju akcje, które mają pomóc w sporządzeniu wniosków. Możecie Państwo proponować zadania o charakterze inwestycyjnym lub społecznym, takie jak spotkania, wydarzenia, imprezy. Ale co najważniejsze, chcielibyśmy Państwa zaprosić na konsultację tych wniosków, bo wniosek należy złożyć na odpowiednim formularzu i rozumiemy, że być może macie Państwo w związku z tym jakieś pytania, czy też po prostu problemy przy wypełnieniu tego formularza. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek 20 maja. Odbędzie się ono w formie zdalnej za pośrednictwem internetu. Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłosić na adres mailowy anycz@um.ustka.pl. Projekty można zgłaszać do 14 czerwca. Głosowanie odbędzie się w dniach od 6 do 20 września bieżącego roku i mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta, niezależnie od wieku. W Obserwatorze była to już ostatnia informacja. Przypominam, że tuż po serwisie Okiem Obserwatora. Zachęcam do oglądania. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.